Plaga kradzieży katalizatorów. Złodzieje potrzebują dosłownie kilku minut, żeby wyciąć to urządzenie odpowiedzialne za oczyszczanie spalin. Kierowca może nawet nie wiedzieć, że jeździ bez katalizatora, który czasami jest wart więcej niż samo auto. Sprawców takich kradzieży udaje się zatrzymywać rzadko, chyba że zostaną złapani na gorącym uczynku. Tak jak kilka dni temu dwaj nastolatkowie w Bytomiu. Fatima Orlińska. 17 i 18-latkowie z Bytomia odpowiedzą za usiłowanie kradzieży katalizatora, który chcieli wyciąć z samochodu zaparkowanego na jednej z bytomskich ulic. Uwagę patrolujących nocą miasto funkcjonariuszy policji zwróciło dziwne zachowanie młodych mężczyzn, z których jeden był w kominiarce. Okazało się, że mieli przy sobie narzędzia służące do kradzieży katalizatorów. Tych zgłoszeń jest dosyć sporo. Jest to nie tylko problem naszego miasta, ale ogólnie jest to problem, który występuje na terenie województwa śląskiego. Kradzieży jest sporo, my też staramy się temu zapobiegać i właśnie dlatego takie służby pełnione w nocy i policjanci tutaj są uczulani na osoby, które właśnie gdzieś tam w nocy kręcą się w pobliżu samochodów. Katalizator samochodowy to wciąż pożądany przez złodziei łup. Do tego, jak mówią mechanicy, niestety bardzo łatwy w demontażu, bo można go ukraść w zaledwie kilka minut. Kierowcy w żaden sposób nie są w stanie zabezpieczyć samochodu przed kradzieżą, a w przypadku starszych modeli wartość katalizatora może przewyższać wartość całego samochodu. Są nawet firmy, które odzyskują z nich metale szlachetne jak platyna, złoto i rod. Proceder kradzieży katalizatorów jest bardzo dobrze nam znany. Nie ma tak naprawdę tygodnia, żeby klient nie zadzwonił, czy nie przyjechał z kradzionym katalizatorem pod samochodem. Bardzo często też jest taki proceder znany nam, że klient sobie sam potrafi go wyciąć, żeby po prostu złodziej go nie ukradł. Tak? I wbrew pozorom kierowca nie zawsze orientuje się, że jego samochód został pozbawiony katalizatora. Najczęstszym powodem wizyty w serwisie jest świecąca się kontrolka silnika na desce rozdzielczej, która podobnie jak specyficzny metaliczny dźwięk pustej puszki może świadczyć, że pojazd padł ofiarą złodziei. Co warto weryfikować, ponieważ katalizator odpowiada za zmniejszenie emisji szkodliwych spalin. Aby sprawdzić działanie, drożność oraz efektywność katalizatora, należy użyć sondy, wsadzić ją w układ wydechowy. Samochód musi osiągnąć optymalne warunki. A jeżeli podczas przeglądu technicznego okaże się, że katalizatora nie ma, samochód nie przejdzie badania okresowego i tym samym nie zostanie dopuszczony do ruchu. Kierowca po wykryciu przez nas takiej usterki jest zobligowany do usunięcia w ciągu 14 dni tej usterki. Do 14 dni jego obowiązkiem jest pojawienie się na badaniu tak zwanym poprawkowym, gdzie diagnosta sprawdzi, czy usterka, w tym przypadku brak lub też modyfikacja katalizatora, zostały usunięte, samochód został doprowadzony do stanu pierwotnego, tak jak został homologowany i wtedy już może legalnie poruszać się po drogach. Po 1995 roku każdy samochód wyjeżdża z fabryki wyposażony w układ kataliczny, a za brak katalizatora policja może kierowcę ukarać mandatem. Złodziejom natomiast grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.